Do niedawna jeszcze jedyną formą zabezpieczenia akt było ich mikrofilmowanie na błonie światłoczułej. Wraz z rozwojem technologii mikrofilmowanie zostało zastąpione przez digitalizację materiałów. Jakość odwzorowania i niemalże natychmiastowość w dostępie sprawiła, że jest to teraz wiodąca z form zabezpieczenia dokumentów. Bardzo stare obiekty i najnowsze technologie mogą wydawać się zestawieniem ryzykownym. Niemniej wyśmienicie sprawdzają się w naszej pracy. Sprzęt dobieraliśmy tak, by mógł bezpiecznie zeskanować każdy rodzaj archiwaliów. Negatywy fotograficzne na płytach szklanych wymagają specjalnego traktowania. Stykowe z getta łódzkiego digitalizujemy wysokie rozdzielczości umożliwiające wykonanie reprodukcji. Cyfrowe odwzorowanie trójwymiarowe. Wśród największych obiektów możemy wyróżnić plany architektoniczne i mapy kartograficzne. Niektóre obiekty pozwalają na bezproblemowe skanowanie ze względu na swój rozmiar, inne zaś wymagają wykonania wielu skanów. Objętość digitalizowanych zasobów wymaga ciągłej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej archiwum. Powoduje również konieczność stałego nadzoru nad uruchomionymi usługami. Skany dokumentów są transferowane do Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych. Skany dokumentów z wybranych zespołów archiwalnych zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi dostępne są na portalu internetowym szukajwarchiwach.gov.pl. Obecnie w całości dostępne są m.in. Archiwum Rodziny Bartoszewiczów oraz Wydział Budowlany Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego z projektami historycznych budynków. Dzięki udostępnianiu cyfrowemu oryginalne akta przechowywane są bezpiecznie w magazynach.